No to wracamy już do rywalizacji. Pierwsza runda. Siwiński na czerwono, Konury na niebiesko. A tutaj Siwiński bardzo odważnie wszedł w ten kontakt. Teraz kolejna dobra próba, a tutaj świetny cios, drugi z rzędu, trzeci dochodzi do celu. Jeszcze jeden raz i tutaj sędzia już nie ma wątpliwości, musi liczyć. No i widzimy wyraźnie, że Tobiasz Konury odczuł ten kolejny cios, tam 3-4 takie próby z rzędu, które dotarły do celu, no nie można było tego zrobić inaczej, sędzia musiała zareagować. Przerwa ten pojedynek, by tam akurat Siwiński nie zadał takiego ciosu, który miałby konsekwencje dla Tobiasza Konurego w postaci cięższego knockoutu. No ale teraz Siwiński trafiony, chociaż odpowiada kolejnymi ciosami i ciekawie nam się zaczyna robić na ringu. To już są poważne próby, to już są ciosy, które naprawdę mogą robić wrażenie, ale to choćby i z tego powodu, że są to panowie, którzy mogą użyć już tej siły trochę więcej. Siwiński cały czas w miarę możliwości szybko, dynamicznie porusza się tutaj na ringu. Dużo próbuje tutaj tymi swoimi podejściami do rywala zaskakiwać, no ale też Konury stara się robić wszystko, by nie zostać zaskoczonym. Koniec pierwszej rundy. A tak jak ja mówiłem, tak jak wspominałem wcześniej w odpowiedzi na poszczególne komentarze tutaj, które pojawiają się na czacie w transmisji internetowej, mamy bardzo dużą publikę momentami na hali Wałbrzyskich Mistrzów. Brakuje miejsca, by spokojnie sobie usiąść. Porozwijane wszędzie przewody, jest ich naprawdę dużo. Mimo zabezpieczeń zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś wykładzina jedna czy druga zostanie przez ludzi będących na hali podniesiona. Tam wtedy też te przewody cierpią niemiłosiernie, stąd przepraszamy za momentami niedogodności związane z brakiem głosu, gdy to jest zauważane. Natychmiast staramy się oczywiście reagować i poprawiać. Druga runda. Siwiński już gotowy do tego, by zmierzyć się z Tobiaszem Konurem. No i Siwiński. Też Konury tutaj próbował zahaczyć się najpierw lewym prostym, potem próbował prawą dłonią też zadać cios, który by mógł no, trochę zatrzymać zapędy Siwińskiego. Szymon stara się być tutaj jednak mimo wszystko cały czas bardzo aktywny. Teraz tutaj odważnie z tym prawym prostym. No, ale też cały czas musi uważać na to za Tobiasza Konurego, który też przecież potrafi uderzyć, choć teraz akurat Siwiński i kolejny raz bardzo celnie. Tutaj myślę już chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie Tobiasz Konury, no chyba tak naprawdę miał moment, w którym nie do końca wiedział, co się dzieje. To jest bardzo istotny moment, reakcja sędziego, koniec walki, walka zakończona przed czasem. W drugiej rundzie bardzo dobrze tutaj Szymon Siwiński zaprezentował się nam na ringu w tym konkretnym starciu. Tobiasz Konury niestety w drugiej rundzie odpada z rywalizacji. Nie dał rady, nie wytrzymał tutaj siły ciosów Szymona Siwińskiego, który na sam koniec tu kategorii kadeta przysporzył kibicom naprawdę dużo, dużo wrażeń. Za moment Bartłomiej Wróblewski, który będzie walczył z Bartoszem Taraszkiewiczem w kategorii juniora w walce numer 17. Także Szymon Siwiński to jest potwierdzenie przez RSC w drugiej rundzie zwycięża Tobiasza Konurego.